Po raz kolejny w tym roku Jawor stał się miejscem zmagań najmłodszych piłkarzy z Dolnego Śląska, którzy uczestniczyli w drugim turnieju piłki halowej Children Cup. To wydarzenie regionalne, w którym uczestniczą zawodnicy z całego Dolnego Śląska. Mamy zawodników z Wrocławia, Kłodzka, z Legnicy, Lubina. Także w ten sposób staramy się promować Jawor, promować sport wśród młodych Jaworzan, wśród młodych Dolnoślązaków. To jest również promocja naszego miasta w województwie dolnośląskim, dlatego że już kilka imprez, które organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem, to jest dowód na to, że Jawor jest miejscem organizacji dużego wydarzenia sportowego, w którym spotykają się trenerzy, zawodnicy, wymieniają swoimi doświadczeniami, ale co najważniejsze, ci nasi chłopcy z Jawora mają szansę porównać swoje doświadczenie, które zdobywają na ciężkich treningach w czasie tygodnia. Honorowy patronat nad turniejem objęli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Bank Spółdzielczy w Jaworze. Maluchy, które tutaj miałam okazję zaobserwować, są tak fenomenalne, ta radość w momencie, kiedy jest gol, kiedy go nie ma, kiedy gol wpadł, bądź inne sytuacje są fantastyczne. Jaworska drużyna Piast Jawor, uczestnicząc w tego typu turniejach, osiąga coraz lepsze rezultaty, a jej podopieczni podnoszą swoje sportowe umiejętności. Na dzisiejszym turnieju było 8 zespołów. Tutaj chłopcy z naszego zespołu bardzo dobrze się zaprezentowali i najbardziej im gratuluję tych wyników, jakie dzisiaj osiągnęli. Podobało mi się. Za rok na pewno się spotkamy. Za rok na pewno się spotkamy, no i ten. Pozdrowienia od wszystkich kibiców. Dziękuję za ten turniej, że się odbył na hali i pozdrowienia życzę wszystkim zdobywcom pucharów. Jak remisowaliśmy, ale już mało czasu do końca, to już się denerwowaliśmy, albo jak przegrywaliśmy. Ze Śląskiem wygrywaliśmy. Dziękujemy, że ten turniej się odbył, że wszyscy mi podawali, no i że byłem na tym turnieju. Dzięki takim turniejom tworzone są warunki do tego, aby w niedalekiej przyszłości to właśnie z tego młodego pokolenia wyłonił się sportowiec na skalę kadry polskiej reprezentacji. Na zakończenie turnieju, jak zawsze na wszystkich, czekały puchary, medale, dyplomy i wiele ciekawych nagród rzeczowych. Oficjalnego zakończenia turnieju oraz uroczystego wręczenia nagród dokonali wspólnie prezes Banku Spółdzielczego w Jaworze Jowita Martyniak-Lech w imieniu rodziców Ireneusz Dusza oraz współorganizator imprezy Emilian Bera. W turnieju nie było klasyfikacji końcowej, dlatego każda drużyna wyjechała z Jawora jako zwycięzca. Najlepszym strzelcem turnieju został Paweł Dusza, JTS Jawor, zdobył 5 goli. Najlepszym bramkarzem Gracjan Miller, również JTS Jawor, oraz Eryk Marciniak, Zagłębie Lubin. Najlepszym zawodnikiem okazał się Patryk Pasieka, AKS Strzegom. Wyłoniono także najlepszych zawodników drużyn. JTS Jawor wygrał Andrzej Bolesta, WKS Śląsk Wrocław Kacper Drąg, KS Polkowice Oliwier Matusiak, Nysa Kłodzko Miłosz Samuel, Polonia Wrocław Kordian Rachwalik, Miedź Legnica Cyprian Przybylski, AKS Strzegom Marcel Reguła, Zagłębie Lubin Mateusz Dzienatowski. Cieszy fakt, że drużyny z Dolnego Śląska odwiedzają Jawor. Dla organizatorów jest to motywacja, aby kolejne tego typu wydarzenia sportowe były jeszcze ciekawsze. Po to, aby młodzi sportowcy z nieudawaną tęsknotą wyczekiwali kolejnych turniejów i chętnie powracali do Jawora.